Państwu, tutaj są różni ludzie, bardzo proszę, żeby każdy mógł. Dlaczego Pan mówi, powiedzieć? Dlaczego Pan mówi, że lotniska CPK jest lepsze? Czyli chodzi o to, skoro ja mam możliwość bycia w 15 minut na lotnisku w Gdańsku. Poza tym Pan już wybudował lotnisko w Radomiu. Jak to się skończyło? 4 lata w tygodniu. Proszę odpowiedź. Szanowni, i druga wątpliwość Pana dotyczyła CPK. Szanowni Państwo, w przypadku CPK można, tak jak większość z Polaków, która nie miała kontaktu z portem w Gdańsku, bo tak jest, korzysta z tego portu w Gdańsku. Można nie być nigdy w CPK w ciągu swojego życia i ogromnie skorzystać na tym, że jest taka infrastruktura. Tak mogę pokrótce wyjaśnić. I jeszcze jedno zdanie. Kilka dni temu byłem w Łęcznej na spotkaniu też bardzo pięknym, nie tak licznym, ale tam jest mniejsza miejscowość pod Lublinem. I tam pewna pani, która była, nie wiem czy członkinią PSL-u, ale na pewno sympatykiem i zwolennikiem PSL-u przez 20 kilka lat, powiedziała, że nie chce już z nimi mieć nic wspólnego, bo widzi, jakie oni szkodliwe decyzje podejmują dla Polski i jak trzecia droga ich oszukała. Ale nie to chcę powiedzieć, chwileczkę. Ta pani powiedziała tak, ja jestem z Łęcznej, ale bardzo się boję, że obecny rząd nie będzie kontynuował rozbudowy portu kontenerowego w Świnoujściu. To jest też podobny przykład. Brawo dla tej pani, że widzi te naczynia połączone. I drogi panie, właśnie to są naczynia połączone w gospodarce. W Łęcznej mamy korzyści z portu kontenerowego w Świnoujściu. Cała Polska będzie miała korzyści z CPK. Dziękuję bardzo za pytanie. Proszę następnie.